W historii spółki jest to największy kontrakt o największej wartości. I to chyba uprawnia mnie właśnie do stwierdzenia, że strona techniczna poradzimy sobie. Polska zapowiada wzrost wydatków na obronność, chcemy z tego skorzystać. Myślimy o włączeniu się elektroteamu gdzieś tam w transformację energetyczną, ale na poziomie tych rozwiązań technologicznych opartych o wodór. Ja nazywam się Konrad Książak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Niewielka spółka z polskiej giełdy Elektroteam podpisała ostatnio kontrakt na ponad ćwierć miliarda złotych. Jej kurs poszedł bardzo mocno do góry. Czy rzeczywiście to jest aż tak duża szansa dla spółki? Porozmawiamy o tym dzisiaj z moim gościem, a moim gościem jest prezes spółki Elektroteam, pan Ariusz Bober. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie prezesie, zanim przejdziemy do tego kontraktu, o którym głównie dzisiaj będziemy rozmawiać, na początku mógłby pan naszym słuchaczom przybliżyć, czym tak naprawdę spółka Elektroteam się zajmuje, w jakich segmentach działalności? Spółka Elektroteam jest spółką działającą bardzo szeroko rozumianym rynku elektroenergetyki, elektryki, informatyki, automatyki. Bardziej ogólnie można powiedzieć, tam gdzie mamy do czynienia z prądem elektrycznym, z sygnałami elektrycznymi, z komunikacją, z informatyką elektroenergetyczną, tam spółka jest obecna. Charakterystyczną cechą spółki jest chyba to, że spośród polskich spółek, polskich firm w ogóle, nie tylko spółek notowanych na giełdzie, ale polskich firm, Elektroteam działa najszerzej, to znaczy portfel produktów Elektroteamu zaczyna się od bardzo niskich prądów, tak jak powiedziałem, informatyki wręcz elektroenergetycznej, automatyki, poprzez różne instalacje specjalistyczne dla sektora obronnego, dla łączności, dla systemów zabezpieczeń, a kończąc na bardzo ciężkich instalacjach wielkoprądowych, jak stacje zasilające linie napowietrzne, linie kablowe. Nie ma, proszę Państwa, w Polsce prawdopodobnie spółki o tak szerokim portfelu i to zdecydowanie wyróżnia Elektroteam spośród innych. Myślę, że nawet żadna spółka nie zbliża się do nas szerokością portfela. To jest unikalne. To jest też nasza w pewnym sensie przewaga, którą staramy się wykorzystywać. Czyli można powiedzieć, że tam, gdzie prąd, tam jest też Tak, Elektroteam. bym to podsumował. No dobrze, to później jeszcze przejdziemy do tych segmentów działalności, jakie mogą być na przykład szanse, ale teraz chciałem się skupić na tym, z czego ostatnio jesteście bardzo mocno znani. Kontrakt na granicy polsko-białoruskiej, jak mówiłem, ponad ćwierć miliarda złotych. Może pan przybliżyć, na czym ten kontrakt polega, co będziecie robić? Tak, kontrakt polega na zbudowaniu do fizycznego ogrodzenia, do fizycznej zapory elektronicznej, więc będzie cały to system skomplikowanych urządzeń elektronicznych rozmieszczonych wzdłuż naszej granicy, plus punkty zbierające, punkty centralne. I to wszystko zepnie się w jeden spójnie działający system monitorujący zbliżanie się osób, wizualizację i całe zabezpieczenie w formie właśnie zapory elektronicznej. Wartość kontraktu 270 milionów Tak, złotych. to jest Czy 270 netto. to jest największy kontrakt w historii waszej grupy i czy robiliście podobne rzeczy, czy to jest właśnie pierwszy kontrakt właśnie z tego segmentu? Rzeczywiście w historii spółki jest to największy kontrakt o największej wartości. Nigdy podobnego kontraktu nie realizowaliśmy. Podobny kontrakt w charakterze technicznym był realizowany dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie zabezpieczyliśmy w podobny sposób kilkadziesiąt kilometrów granicy naszej z Ukrainą. Ten kontrakt jest unikalny też dlatego, że jest to całościowe zabezpieczenie odcinka granicy naszej z Białorusią.
No i oczywiście wartość tutaj robi wrażenie. W zestawieniu z obrotami spółki problemem może wydawać się utrzymanie płynności na kontrakcie, znalezienie kapitału obrotowego do realizacji tego projektu. No te wszystkie ryzyka mamy zidentyfikowane, zarządzamy nimi skutecznie. Parametry umowy są takie, że pozwalają na poukładanie tego finansowania. Potencjał, myślę, że ponad 30% zdecydowanie wykonamy siłami własnymi. W pozostałych elementach, w pozostałym zakresie może będziemy korzystać z podwykonawców. Spółki grupy też będą brały udział w realizacji tego przedsięwzięcia. A jak właśnie będzie wyglądało wasze wynagrodzenie? To będzie jakoś, nie wiem, rozłożone etapami, czy miesięcznie jakoś fakturami? Jak wy będziecie właśnie za to pieniądze dostawać, czy na końcu zbiorczo? Jest przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe w odniesieniu do całości umowy, natomiast płatności częściowe są przewidziane. Płatności częściowe są realizowane na podstawie częściowych odbiorów co 14 dni lub po zamkniętych elementach harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dodatkowo Straż Graniczna wyposażyła nas w 15%, wyposaży nas, bo jeszcze tej zaliczki nie otrzymaliśmy, ale wyposażyła nas w możliwość uzyskania 15% zaliczki, oczywiście zabezpieczonej gwarancjami z naszej strony, która pozwoli nam tak miękko rozpocząć realizację tego kontraktu. Także płynność kontraktu, cash na tym kontrakcie wydaje się zabezpieczony i od tej strony jesteśmy bezpieczni. A kiedy zaczynacie i ile mniej więcej to będzie ta cała budowa będzie trwała? Proszę Państwa, zaczęliśmy już, bo w zasadzie nie ma czasu na zwłokę. Będziemy przez 60 dni wykonywali projekt techniczny tego projektu, tego zabezpieczenia. Po 60 dniach mamy kilka dni na jego akceptację, ewentualnie korekty. Następnie mamy 60 dni na postawienie fizycznie, na montaż urządzeń, na gotowej już barierze fizycznej montaż urządzeń elektronicznych, a następnie mamy 90 dni na skonfigurowanie, podpięcie, uruchomienie i testy całości. Sumując to mamy 120 plus 90, więc mamy 210 dni w najkrótszym, absolutnie ekstremalnym wariancie. To jest 210 dni. No może się zdarzyć, że bariera fizyczna nie zostanie nam przekazana w całości w jednym momencie i w związku z tym będziemy to robić sukcesywnie na przekazywanych nam odcinkach i wtedy kontrakt może ulec wydłużeniu. Mówi Pan 210 dni, czyli te no, okolice powiedzmy 7 miesięcy, czyli całość pieniędzy z tego kontraktu, jeżeli oczywiście to się wszystko uda zrobić w 210 dni, zobaczymy w wynikach za 2022 rok? Tak, zgodnie z umową, tak się może zdarzyć, ale dopuszczam jako tutaj doświadczony w takich realizacjach, że może to się wydłużać z powodów oczywiście od nas niezależnych. My będziemy gotowi po przekazaniu określonego odcinka na termin 60-dniowy instalacji naszych urządzeń. No nasze urządzenia to jest montaż elektryczny, to nie są te ciężkie roboty budowlane, betonowe, metalowe, więc ich realizacja rzeczywiście będzie trwała nieco krócej niż całej bariery tej części fizycznej. A jeżeli chodzi właśnie o tę budowę, wy jesteście od jakichś czynników zewnętrznych uzależnieni? To znaczy, nie wiem, jeżeli będą jakieś takie ekstremalne warunki pogodowe, to może zaburzyć właśnie ten kontrakt, czy raczej tutaj musiałoby się coś naprawdę strasznego stać, żebyście przestali to realizować, właśnie ten duży kontrakt? Jest taki szczegół techniczny, otóż układanie kabli przewodów nie może się odbywać w zamarzniętym gruncie, bo są technologiczne tutaj uwarunkowania. Więc gdybyśmy trafili z tą fazą układania tych przewodów i była to zima, taka, a należy się na Podlasiu spodziewać dosyć mroźnej zimy,
to może być z tym problem, ale w modelowej organizacji pracy to powinniśmy przed końcem roku być gotowi z całością. Jeżeli oczywiście to, co zastrzegłem, te odcinki będą rzeczywiście gotowe fizycznie, będą gotowe do przekazywania. Właśnie wspomniał Pan o marży. No teraz wszyscy widzimy ogromny wzrost cen surowców. Czy będzie miało to wpływ na kontrakt, albo inaczej, kiedy podpisywaliście ten kontrakt, kiedy właśnie ustalaliście ceny odnośnie tego kontraktu? To było, nie wiem, parę tygodni temu, czy jednak jeszcze w momencie, kiedy te ceny surowców nie były aż tak wysokie? Nie, cena kontraktu jest oparta o obecne niemalże sprzed dosłownie paru dni, ponieważ mieliśmy szansę dokonać przeglądu cen materiałów. Na nasze materiały składa się oczywiście głównie elektronika, to jest lwia część kosztów materiałowych. Także mamy to na właściwym poziomie skosztorysowane. I jeżeli nie wydarzy się nic strasznego, coś ekstremalnie i coś nieprzewidywalnego, to kontrakt powinien zakończyć się z normalną, przyzwoitą marżą, taką jak oczekuje się od dobrych kontraktów budowlanych na stabilnym rynku. A mówił Pan właśnie też wcześniej o tym, że na granicy polsko-ukraińskiej też już robiliście podobny kontrakt, no oczywiście mniejszy. Czy tam wszystko poszło według Pańskiej myśli, czy jednak były tam jakieś problemy? No i czy te problemy ewentualnie, jeżeli jakieś były, to mogłyby właśnie wystąpić właśnie w tym dużym kontrakcie? Od strony technicznej czujemy się dosyć komfortowo, ponieważ doświadczenia zebrane i ten system, ten sposób prowadzenia, montażu, konfiguracji, on jest przećwiczony na tamtym odcinku. Referencje zebrane po tamtej realizacji były bardzo pozytywne. Myślę, że klient jest zadowolony z tego projektu, który tam, z tej instalacji, którą tam wykonaliśmy, i to chyba uprawnia mnie właśnie do stwierdzenia, że strona techniczna, poradzimy sobie. Oczywiście są uwarunkowania terenowe związane z zasilaniem, z dostępem. Wiadomo, są to różnego rodzaju terenowe rzeczy, skrzyżowania, konieczność wykonywania przepustów i różnych innych zabiegów technologicznych, żeby to optymalnie rozmieścić. No samo rozmieszczenie urządzeń musi być optymalne, zaprojektowane. No jest mnóstwo szczegółów i problemów, które wystąpią, ale tu sobie od strony technicznej poradzimy. Organizacyjnie, logistycznie jest to chyba największe wyzwanie, żeby w dosyć krótkim czasie zgrać siły umożliwiające bezkonfliktowe, bezproblemowe wykonanie montażu i potem spięcia, uruchomienia. Właśnie. Przechodząc trochę do tych sił, o których Pan mówił, Wy w tym momencie macie takie moce, żeby ten kontrakt wykonać, czy musicie na przykład zatrudnić jakąś dodatkową część ludzi? Jak to wygląda u Was w firmie? Prace montażowe będą wspomagane przez podwykonawców, dlatego że znajdziemy tutaj podwykonawców, czyli roboty ziemne związane z układaniem kabli przewodów, uziemień, montażem urządzeń, a konfigurację, parametryzację systemu, testy będziemy wykonywali sami przez specjalistów spółki Elektrotim i głównie spółki Ostoja Data System, czyli spółki w portfelu Elektrotim. A jeżeli jeszcze chodzi o jakąś taką komunikację z giełdą, Wy będziecie komunikować jakieś etapy zakończenia tych prac, czy dopiero jak już będzie koniec, to pokażecie po prostu, że wykonaliście ten kontrakt? Uważam, że będziemy raportować, informować rynek o istotnych szczegółach, istotnych elementach. Na pewno chciałbym zaraportować na przykład zakończenie pierwszego etapu czy pierwszego odcinka, ale myślę, że nie jest to informacja, którą SP oczekuje i nie jest to kanał do przekazywania tego typu informacji. Na pewno informacje związane, nie wiem, z uzyskaniem finansowania, z uzyskaniem gwarancji czy z wpływem zaliczki, no może te informacje tej rangi będą przekazywane. Jeżeli byłyby zaburzenia, które istotnie by mogły oddziaływać na kurs, na wycenę, no to na pewno podzielimy się z rynkiem.
A przy pomyślnej realizacji wydaje się, że tutaj specjalnych zabiegów czynić nie będziemy. Oczywiście prawdopodobnie na stronie spółki będzie można znaleźć na bieżąco informacje, jak nam to idzie i może jakieś nawet relacje z prowadzonego projektu. Natomiast system komunikacji ten oficjalny dla komunikatów, dla spółek giełdowych nie jest chyba przeznaczony do wykorzystywania go jako kanał reklamowy i budowania wizerunku czy obecności. A tak trochę wybiegając w przyszłość, mówił Pan, że już jeden taki tego typu kontrakt był, teraz jest kolejny. Czy liczycie w przyszłości też właśnie na ten segment, czy to jest raczej taki no, jednorazowy strzał, który jest małe prawdopodobieństwo, że się powtórzy? Segmenty, systemy bezpieczeństwa to jest oczywiście bardzo szeroko rozumiany segment, w którym ElectroTeam chciałby zaistnieć i istnieje już i chciałby szerzej zaistnieć. No nie zależy, akurat bardzo bliźniacze systemy, no to mogą być wykonane tylko na granicach. Tu niestety jest jeden zamawiający, jeżeli on będzie miał wolę i plany budowy takich zapór na kolejnych odcinkach granicy. Z całą pewnością się zameldujemy i będziemy aktywnie uczestniczyć w postępowaniach. A pozostałe obszary tego segmentu, tak, czyli systemy zabezpieczeń bardzo ogólnie tak rozumiane, jesteśmy aktywni i to jest pole do rozwoju dla spółki, z całą pewnością tak. Ta referencja z granicy będzie dawała nam no, takie solidne podstawy do tego, żeby uczestniczyć w większych instalacjach tego typu. Jeżeli chodzi właśnie o ten rynek, o którym Pan powiedział przed chwilą, to też biorąc pod uwagę to, że no coraz częściej mówi się, że Europa będzie wydawała coraz więcej na wojskowość, na obronność, mówimy już o 3% PKB, no czyli wzrost o 1 punkt procentowy, no ale to sobie się robią konkretne miliardy, jeżeli chodzi o Polskę, czy jeżeli chodzi o zagranicę też wzrosty, czy to też może mieć jakiś pozytywny wpływ właśnie na wydatki w tym segmencie? Tak, Polska zapowiada wzrost wydatków na obronność, chcemy z tego skorzystać, chcemy być uczestnikiem tego rynku, już jesteśmy, budujemy swoje kompetencje, granica jest takim krokiem dużym, milowym wręcz w tym obszarze i ten segment, ja zresztą to zapowiadałem już wiele razy, że segment ten związany z obronnością, czyli wydatki MON-u, MSWiA jest przedmiotem zainteresowania ElectroTeamu. Jako spółka mamy poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego do poziomu tajne, czyli w projektach, które mają klauzulę możemy uczestniczyć bez żadnych problemów, bez żadnych oporów. No i mamy kompetencje, mamy referencje, mamy doświadczenia, mamy tutaj wszystko, co jest niezbędne, żeby z sukcesem no, działać na tym obszarze. A ten kontrakt to pewnie mocno powiększył Wam backlog, bo to tak historycznie patrzyłem, on się zwiększał i tak, był w okolicach 200, później teraz w okolicach 300 milionów, prawdopodobnie, no podejrzewam, że teraz jest dużo, dużo większy. Wy teraz dalej szukacie jakichś nowych kontraktów, czy na razie ze względu właśnie na ten duży kontrakt powiedzieliście stop? Nie powiedzieliśmy stop, dlatego że jak duży kontrakt się skończy, my musimy normalnie wrócić do codziennego działania, tak jak działaliśmy przed tym kontraktem. Ten kontrakt jest obliczony, tak jak rozmawialiśmy, na kilka miesięcy z możliwością jakiegoś wydłużania się i on się dosyć szybko skończy. Dlatego szukamy dużych kontraktów kolejnych, bo przygotowanie, wygranie, podpisanie umowy w dużym kontrakcie wymaga tyle czasu, że zanim dojdziemy do tego kolejnego dużego kontraktu, to ten będzie prawdopodobnie na finiszu. Jeżeli chcemy utrzymać, co jest naszą ambicją, żeby utrzymać ten poziom przychodów taki skokowo podwyższony, to kolejne duże tematy powinny się pojawić. Już dzisiaj powinny być rozpoznane, już dzisiaj powinniśmy koło nich, w cudzysłowie mówiąc, chodzić, tak? Czyli interesować się, ofertować, aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu i tak dalej.
a dla was to ma jakieś znaczenie, czy kontrakt jest duży, czy mały, tak pod względem na przykład marżowości, czy pod względem tego czasu zabiegania o kontrakt, czy to nie ma żadnego znaczenia? No, wysiłki powinny być współmierne do nagrody, tak? Jeżeli kontrakt jest mały i nierentowny, to naprawdę szkoda się nim zajmować. Elektrotip to jest spółka dosyć duża, to jest spółka 300-osobowa z określoną strukturą kosztową. Jesteśmy predestynowani do realizacji kontraktów większych, bardziej wymagających lepszych pozycji finansowych oferenta, wykonawcy. Nie powinniśmy iść na starcie z małymi firmami lokalnymi w prostych technologicznie, technicznie realizacjach, bo tam nie mamy przewag żadnych, które. Czyli kontrakty kilkanaście milionów, kilkadziesiąt milionów to są te, na które byśmy najchętniej chcieli zwracać uwagę. Oczywiście, jeżeli są kontrakty małe, ale mają swoją specyfikę, na przykład jest to klient, segment, technologia, to korzystamy z tego, oferujemy. Nie pomijamy kontraktów nawet za 10 tysięcy złotych, na przykład kontraktów na maintenance, na usuwanie awarii i tak dalej. A jeżeli jeszcze chodzi o ten portfel zamówień, tutaj wspomniałem, że to było do niedawna 300 milionów, teraz pewnie jest więcej. Czy ten portfel zamówień obecny jest do utrzymania, czy jednak po tym kontrakcie znowu wrócimy do mniej więcej tych poziomów, powiedzmy 300 milionów złotych? Trudne pytanie. Jeżeli by się kolejny duży kontrakt pojawił, to będziemy ten poziom trzymać. Ale może to być trudne, może to być za ambitne trochę. Może to trzeba zrobić z jakąś korektą na dwa razy, tak? Bo jesteśmy naprawdę, podwoiliśmy portfel w zasadzie jednym ruchem. Mamy w tej chwili ponad 500 000 w portfelu i teoretycznie do bardzo szybkiej sprzedaży. No a tak już troszeczkę odchodząc od tego kontraktu, no bo spółka Elektrotim to nie jest tylko ten jeden kontrakt. W latach 2016-2019 kończyliście te lata na stracie, 2020 to jest zysk, 2021 no po tych trzech kwartałach też jest zysk. Wróciliście już na stałe do rentowności, do dobrej rentowności? Tak, uważam, że tak. No dwa lata to już jest taki ewidentnie wiarygodny dowód na to, że spółka w sposób trwały jest rentowna i może generować pozytywny cash i pozytywne wyniki. Tak, jak najbardziej tak uważam. A jeżeli jeszcze chodzi o politykę Unii Europejskiej, no bo ona coraz mocniej stawia na ochronę klimatu, na segment chociażby OZE, na kolej, też te coraz większe pieniądze są właśnie na kolej. Czy dla was właśnie taka transformacja energetyczna to też jest szansa na zaistnienie większe, czy jednak bardziej zagrożenie? No zdecydowanie szansa, tylko tak jak Elektrotim uważa to za szansę, tak inni, w tym nasi konkurenci też uważają to za szansę dużą i tłok do skorzystania z tej szansy jest potworny, więc tutaj chodzi o znalezienie czegoś unikatowego. My nad czymś takim pracujemy, chcemy się troszeczkę przenieść dalej niż na parę miesięcy czy parę lat do przodu z punktu startowego tu i teraz. Myślimy o włączeniu się Elektrotimu gdzieś tam w transformację energetyczną, ale na poziomie tych rozwiązań technologicznych opartych o wodór. Otóż chcemy zrealizować jakiś projekt wodorowy. Myślimy o stworzeniu zasobów inżynierskich, które by to projektowały, które by to oferowały klientom. No chcemy rozwinąć tą nogę taką, ale to jest już technologia plus kompetencje tego najwyższego poziomu, które dzisiaj i nasi konkurenci chyba nie myślą o tym jeszcze tak w ten sposób. Chcemy ich troszeczkę wyprzedzić. Może to takie niepolityczne, że ja zapowiadam, ale inwestorzy powinni też wiedzieć, że spółka ma pomysł trochę dłuższy niż na parę miesięcy i wchodzenie w farmy wiatrowe i w farmy solarne, bo to już było, to nikogo tutaj nie pociągnie.
chcemy być wykonawcą instalacji związanych z hydrolizą, z wykorzystaniem wodoru jako paliwa. Jeśli okaże się oczywiście, że wodór ma być tym paliwem strategicznym, paliwem transformacji energetycznej w Polsce i w Europie. Jesteśmy jakieś 5 lat za Europą, uważam, w rozwiązaniach, więc na pierwszy etap trzeba by trochę ponaśladować może, a potem wykształcić własny kierunek i go konsekwentnie zrealizować. Także tutaj zapowiadam, że coś w najbliższym czasie chyba się wydarzy ciekawego. Musimy to oczywiście dodefiniować, dopracować. Poszukujemy miejsca dla siebie, miejsca dla spółki w tej przyszłej energetycznej naszej rzeczywistości. No tutaj, jeżeli chodzi o ten segment OZE, to pan mówił, że były farmy wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne. Czy tak jak był boom właśnie na ten segment OZE ze względu na farmy na przykład fotowoltaiczne, może w najbliższych latach pańskim zdaniem być taki boom właśnie na tym segmencie wodoru? On się chyba tak szybciutko nie rozwinie. Solary przyszły bardzo szybko, wiatry przyszły bardzo szybko i stały się oczywistością i w zasadzie takim projektem, który nie wymaga już, szczególnie farma solarna, naprawdę nie wymaga żadnych kompetencji, żeby to zbudować. To są niskiego poziomu, niskiego rzędu. Wodór jednak jest to technologia dzisiaj nieznana jeszcze do końca, nieodkryta. Może znana i odkryta, bo od XIX wieku wodór jest jako paliwo przecież, ale technologicznie nie skomercjalizowała się szeroko na świecie. I to troszeczkę może niepokoić, bo jeżeli jest takie twierdzenie, czy taka teza, że jeżeli pewne technologie przez lata pierwsze 10-15 pierwszych lat po ich odkryciu się nie komercjalizują, to one się potem wcale nie komercjalizują. I to jest takie zagrożenie dla wodoru, które jest bardzo trudne do zdefiniowania, bo można powiedzieć, a jakie to ma znaczenie, że jest już znany od lat i się nie skomercjalizował. No jakiś w historii rozwoju techniki i technologii ma, bo taka prawidłowość była. I my uważamy, że póki nie będzie odtrąbionego jakiegoś odwrotu, którego nie spodziewamy się, to wodór będzie paliwem przyszłości, będzie paliwem transformacji, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili na scenie geopolitycznej, gdzie mamy jednak odejście od gazu, który miał być tym paliwem transformacyjnym do 30 roku. To on oczywiście będzie, ale przywiązanie do niego i sentyment będzie zdecydowanie mniejszy, w związku z tym wzmocni to ten obszar wodorowy. Tam problem jest jeszcze wciąż w sprawnościach, wydajnościach i w dostępnościach urządzeń, bo sama technologia jest chyba dosyć dobrze już opanowana, ale no, trzeba to jeszcze poćwiczyć, tak jak każda tutaj metoda wytwarzania energii wymaga, żeby to okrzepło no i oczywiście się skomercjalizowało, tak jak powiedziałem. A jeżeli chodzi właśnie o tę najbliższą działalność, czy to no, nawet pod względem tego wodoru bardziej myślicie o jakichś kontraktach krajowych, czy może jakieś wyjście za granicę? Nie ma takich istotnych i strategicznych, mówię o strategicznych planach ekspansji elektroteamu za granicę, chociaż zanotowaliśmy informację, że Litwa będzie budować barierę elektroniczną podobną do naszej na granicy z Kaliningradem. W związku z tym nie wiem, czy nie powinniśmy się zameldować jako potencjalny oferent i nie spróbować tego kanału wykorzystać, czy na pewno ten element zostanie sprawdzony, ale co do zasady strategia elektroteamu opiera się na rynku krajowym przynajmniej na najbliższe 2-3 lata. A jeszcze chciałem tylko wrócić na chwilę do tego segmentu OZE. Mówi się o tym, że żeby ten segment OZE w Polsce działał, sieci nasze przesyłowe muszą być zmodernizowane. Tutaj też widzicie jakieś szanse dla siebie, że ten rynek jakoś mocniej ruszy i będzie po prostu więcej kontraktów? Tak, modernizacja sieci jest wymagana zarówno w części pierwotnej, także mówimy tutaj o tworzeniu istniejących sieci, o budowie też nowych. Tej części wielkoprądowej, czyli to, co widzimy, ale większa modernizacja zapowiada się w części automatycznej, czyli sterowanie przepływami, przepływy dwustronne, bilansowanie,
bardzo krótkie, dynamiczne zmiany przepływów, to znaczy OZE jest, to OZE pracuje, jak nie ma OZE, to włączamy, więc inne źródło, więc przepływ się zmienia, kierunek, sterowanie, bilansowanie. Tu trochę nie mamy takiego produktu do końca, bo tu automatyka, ale myślę, że spółkę Procom możemy tutaj wykorzystać, spółkę z portfela, która na pewno takie kompetencje ma i już je troszeczkę nawet wykorzystuje, czyli software i automatyka do sterowania inteligentną siecią, takim prawdziwym smart gridem, nawet z modułami, z elementami sztucznej inteligencji, która by optymalizowała pracę sieci pod względem wydajności i strat i przepływów. A na tym segmencie też jest duża konkurencja, czy tutaj raczej możecie dyktować marże? Na tych najprostszych robotach elektrycznych, takich projektach, gdzie trzeba położyć kabel, wymienić przewód, postawić słup, zbudować stację, konkurencja jest dosyć intensywna. No jest kilkanaście firm, które z nami konkurują. Trzeba zawsze znaleźć jakąś przewagę indywidualną pod konkretny projekt i wtedy starać się to z zachowaniem jakiejś marży wygrać, bo takie proste, wręcz takie bezrefleksyjne ofertowanie nie ma sensu. Tracimy tylko czas na przygotowanie oferty. Jak wygramy, to jest większy problem, niż gdybyśmy nie wygrali, więc trzeba się wystrzegać takich sytuacji. Ofertowanie musi być zagwarantować chociaż minimalną marżę. Szczególnie teraz mamy tą sytuację dosyć złożoną, bo spółki, które miały wielkie portfele, myśmy na szczęście ten portfel mieli spory, ale nie taki. On był w grupie rekordowy, ale w samej spółce jednostkowo on nie był taki na najwyższym poziomie, bo w tej chwili spółki tej branży, tego profilu mają rzeczywiście problem ze wzrostem cen materiałów. No, erozja portfela jest widoczna nawet nie z tygodnia na tydzień. Codziennie przychodzi jakaś informacja o tym, że ktoś coś znowu podniósł, że czegoś brakuje, jakaś umowa ulega rozwiązaniu. To jest wręcz ostatnie tygodnie, powiedzmy sobie 5 tygodni ostatnich, to jest stan historyczny. Dlatego bardzo boję się o portfel. Nie w sensie, że zapowiadam, że on jest zły, ale erozja portfela u nas i we wszystkich spółkach tej branży postępuje i trzeba przeciwdziałać. Zamawiający muszą zrozumieć, że musimy wystąpić do nich co do zasady systemowo o zwyżkę cen wynagrodzenia, bo my jesteśmy w innym sposób, w innym elemencie. Nie mamy innych elementów, które by mogły naprawić tą marżę z portfela, a ona jest potrzebna. Nie wróżę spółkom, które tutaj nie zrobią pracy w celu poprawy marżowości swoich portfeli, szczególnie te, które miały te portfele takie duże na 2 lata na przykład, że będą z sukcesem sobie działały, będą miały poważne problemy. Elektrotim jest umiarkowanie wyeksponowany na tą erozję marży z portfela, a umowa z granicą jakby fundamentuje, że ten portfel wymieszany jest bardzo przyzwoicie marżowy. Czyli można powiedzieć, że to dokładnie to, co pan powiedział wcześniej, czyli raczej Elektrotim dalej będzie spółką rentowną. No i jeszcze na koniec tylko tak chciałem pokrótce spytać, tak, czy... Tak, zapowiadam, oczywiście spółka jest niedowartościowana, to jest element na skalę, bardzo dobra spółka fundamentalnie, bardzo dobra spółka strategicznie, z perspektywami, a niedowartościowana, nie jesteśmy w tym mainstreamie i nie cieszymy się wielką popularnością, ale unikat wśród spółek tego segmentu, tej branży i dobrze zbudowana, dobrze skonstruowana. No nie mogę powiedzieć, że dobrze kierowana, bo zabrzmi to. Rozumiem, to inwestorzy ocenią, ale rozumiem, że ten wzrost kursu akcji, no bo ostatnio chyba z 5,50 na okolice 7-8 zł i tak pańskim zdaniem nie oddaje tego, co się aktualnie dzieje. Nie oddaje kompletnie sukcesu, nie jest współmierne. Nasz sukces jest dużo większy. Spółka zasługuje na 20 zł, na kapitalizację 200 milionów, ma 80. No,
Z rynkiem się nie dyskutuje, ja nie będę dyskutował, ale mam swoje przekonanie, że jest zdecydowanie, zdecydowanie daleka od fair value i fair wyceny. No to jeszcze tak na koniec, czy planujecie wypłacić dywidendę w najbliższych latach, czy w ogóle nie ma takiego pomysłu? Nie, są takie pomysły, jeżeli granica się uda i zmaterializuje się już cashem po ostatniej fakturze i tego cashu będzie dużo, to można sobie wyobrazić, że spółka rzeczywiście zdecyduje się na podzielenie się z właścicielami, z inwestorami tym cashem, bo zatrzyma sobie tyle, ile będzie potrzebowała do podobnych dużych kontraktów, żeby być bezpieczna i żeby nie korzystać w nadmiarze z kapitału obcego, znaczy myślę tutaj o bankowym, bankowych finansach, pieniądzach, no ale nadwyżki naprawdę nie widzę powodu, żebyśmy mieli zatrzymywać, więc no nie, to oczywiście jest decyzja rady i ostatecznie walnego, ale zarząd ma taką nadzieję, że solidną dywidendę wypłaci w tym roku albo nawet w tym i w kolejnym. Czyli podsumowując, możliwa dywidenda, możliwe nowe segmenty, rentowność jest według prezesa spółka niedowartościowana. Zobaczymy, jak na to zareagują inwestorzy. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Moim gościem był prezes spółki Elektroteam, pan Ariusz Bober. Dziękuję panie prezesie za rozmowę. Do zobaczenia, do widzenia, do usłyszenia.